Muszna przegrzybka występująca obficie u wybrzeży Galicji w Hiszpanii jest symbolem pielgrzymów udających się do grobu świętego Jakuba Apostoła. Tą muszlę zawieszają na plecaku, na szyi albo do sakwy rowerowej, żeby zostać zidentyfikowani jako pielgrzymi udający się w to miejsce. Tak jest dzisiaj. Kiedyś pielgrzym tę muszlę przywoził, żeby udokumentować, że udało mu się dojść do grobu apostoła. Również tą muszlą wyznakowane są drogi świętego Jakuba w całej Europie i żółtymi strzałkami, które również prowadzą nas do Santiago de Compostela. Muszla ta kształtem przypomina wachlarz, ale również otwartą dłoń otwartą na wszelkie dobro, jak mówi kodeks Calixtinus ze średniowiecza. Papież Benedykt XVI umieścił muszlę w swoim herbie i tam symbolizuje ona wędrówkę ludu Bożego. Osoba, która wyrusza na pielgrzymkę jakubową, na Camino, zaopatruje się w paszport pielgrzymi. Jest on potrzebny, aby szukać później noclegów też na Camino. Także pozwala uzyskać kredensial i to zarówno na polskich drogach świętego Jakuba, jak idąc do Santiago de Compostela. Obecnie od zeszłego roku mamy taki też kredensial na wyjściu z Polski. Można go uzyskać w Szczecinie i w Zgorzelcu. Zasada jest taka, żeby mieć dwie pieczątki z każdego dnia. Jest to poświadczenie, że pielgrzym przebył ten odcinek. Te paszporty są różne. Obecnie mamy paszport polski, który jest też sankcjonowany, który jest uznawany w Santiago de Compostela. Natomiast polskie drogi świętego Jakuba mają swoje indywidualne paszporty i takie też na wszystkie polskie drogi. Mamy też paszport pomorskiej drogi. I tutaj w Oliwie, w sklepiku, możemy uzyskać pieczątkę do takiego paszportu, gdy wyruszamy na pomorską drogę świętego. Od kilku lat powstają kalendarze związane z pomorską drogą świętego Jakuba. Pierwszy taki kalendarz powstał na rok 2016. Miał on uwiecznić drogę, którą przeszłyśmy razem z koleżanką. Najpierw lęborską drogą świętego Jakuba, potem w kolejnych latach z Olsztyna przez całą Polskę do Zgorzelca i dalej do Pragi i Regensburga. W kolejnych latach powstawały kolejne kalendarze, które promowały drogę pomorską i odwiedzane kościoły świętego Jakuba. Ten aktualny, w jaki sposób jest jubileuszowy, są w nim zarówno przejścia drogą pomorską, jak też nowymi drogami, które powstały na Pomorzu. Jak tak się przegląda te wszystkie kalendarze, to można przypomnieć sobie, ile dobra doświadczyliśmy w czasie pielgrzymowania, ile zaznałyśmy już ludzkiej życzliwości i jak bardzo Pan Bóg czuwa nad każdym naszym krokiem. Tego wszystkiego można dowiedzieć się, pielgrzymując razem z Pomorskim Klubem Przyjaciół Drogi Świętego Jakuba.